14 Światowych Igrzysk Polonijnych w Toruniu pozostał już niespełna miesiąc. Tradycją jest oficjalne pożegnanie kanadyjskiej drużyny w polskim konsulacie. Impreza jest zorganizowana przez właściwie rząd polski, a konsulat Rzeczpospolitej Polskiej jest integralną częścią Polski, więc jest po części jakby organizatorem tych igrzysk i czuje się gospodarzem. I w sumie jak jesteśmy już przygotowani fizycznie i psychicznie, to jest takie błogosławieństwo, czyli odprawa w konsulacie i przez konsula czy wicekonsula. Jest prezentacja naszej drużyny, prezentacja naszych strojów i dostajemy błogosławieństwo od konsula. Podczas tego pożegnania zebrani mieli okazję wysłuchać pokrzepiającego przemówienia wicekonsul. Organizatorzy złożyli podziękowania licznym sponsorom drużyny. Chciałem gorąco podziękować tym, którzy właśnie pomagają między innymi, a może przede wszystkim w tym, żeby tą ekipę ubrać jakoś, żeby się odróżniała od innych ekip. Uważam, że jest to piękna inicjatywa, która jak gdyby zrzesza wszystkich sportowców, no i pozwala im zrealizowanie swoich marzeń i swoich, nie wiem, wykazania się swoich umiejętności również. Według Zbigniewa Jóźwiaka polonijna drużyna jest w tym roku wyjątkowo liczna. Do tej pory mamy 76 osób, ale w dalszym ciągu ludzie się do nas zgłaszają. Także myślę, że będziemy mieli ekipę na pewno 85 osób. Jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, to mamy bardzo silną ekipę w pływaniu, w tenisie stołowym, w bowlingu, w lekkoatletyce, w kolarstwie, w tenisie. Idziemy na medale w tenisie ziemnym i mamy zawodnika, który w tenisie stołowym na zeszłych igrzyskach zajął pierwsze miejsce i jedzie też z nami. Mocną stroną Polonii Kanadyjskiej będzie również lekkoatletyka, a to za sprawą młodego pokolenia. Last summer for the decathlon I came third in Canada for junior nationals, so that was kind of exciting. Dużym sukcesem organizatorów jest niewątpliwie zgromadzenie w drużynie wielu przedstawicieli młodego pokolenia. Bardzo dużo wyjeżdżało wcześniej, tak bym powiedział, starszaków, a obecnie widać bardzo dużo dzieciaków i młodzieży, co zdecydowanie obniżyliśmy chyba średnią wieku, a to przecież o to chodzi. I przede wszystkim to jakby ta maksyma się odgrzebała jak ptaki do swojego gniazda. Kiedyś wszyscy wrócą. Witamy, witamy! Witamy widzów telewizji Polonia rozsianych po całym świecie. Witamy na 14 Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Toruniu. Przywitajmy wszystkich uczestników igrzysk, którzy w barwnej paradzie przeszli ulicami średniowiecznego Torunia. W igrzyskach wezmą udział sportowcy z niemal 30 państw, z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Słowacji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki, a także Australii, Argentyny, Niemiec, Austrii, Francji, Czech, Szwecji, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Danii, Luksemburga, Grecji i Węgierów. Witamy! A przed Państwem zespół Z w piosence Jesteś! Dziejowe zawieruchy sprawiły, że pozostaliście poza granicami Polski, ale wszyscy kochacie swoją ojczyznę, ale wszyscy chcecie z nią utrzymywać kontakt. Za to, że przyjechało was tak wielu, chcę w imieniu władz Polski wam serdecznie podziękować. Największa grupa z Litwy, z Wileńszczyzny. Ale Kanada także jest dużą grupą. Zacząłem... Brawo, brawo. Słyszymy Kanadę, słyszymy.
Szanowni Państwo, Kopernikański, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Toruń, doczekał się tej pięknej, wspaniałej chwili. Gościmy Was, rodaków z całego świata, tych, których serca ciągle biją w tej naszej ziemi, w ojczystej ziemi. Dziękuję, że przyjechaliście. W imieniu wszystkich zawodników przysięgam, że pragniemy stanąć do igrzysk polonijnych we współzawodnictwie opartym na lojalności i poszanowaniu rządzących nimi przepisów oraz uczestniczyć w nich w duchu rycerskim dla honoru naszych krajów i dla chwały sportu. Prosimy wszystkich o powstanie do hymnu igrzysk. Reprezentujący Kanadę Michał Łopatowski, który uczestniczy niemal w każdej możliwej konkurencji i w każdej plasuje się w czołówce. Skakałeś niemal z marszu, to znaczy, że jesteś dobrze przygotowany. Ja wróciłem do robić warm-up przed ceremonią medalską. Ja mam... Jaki masz rekord? 2,05 m. No to 180 to dla Ciebie rzeczywiście rozgrzewka. Tak, jest. Kontuzja wyeliminowała z jeszcze wyższego skakania Olega Zimona z Rosji i chyba tylko dlatego sędziowie nie musieli wymieniać słupku. Na parkurze pozostały same Amazonki. Im także zdarzało się spaść z konia. Aleksandra Górniak z Kanady miała jednak szczęście w nieszczęściu. Spadła tuż za końcową bramką, więc już po przejeździe. O zwycięstwie decydowała dopiero dogrywka, w której przy